Hej siemano, witajcie moi drodzy, ja jestem Kondi i dzisiaj zagramy Farminga. Tak jak w ostatnim odcinku wam mówiłem, to jest kolejny odcinek z Farminga, tak mi się wydaje, że to jest chyba już 13. Zaczynałem właśnie z mojego ładnego tutaj daszku. I w ostatnim odcinku gadaliśmy, że musiałem ten zrobić, zawapniować pola. Właśnie tak. No i to jak już skończyłem, to powiedziałem, że sobie je po prostu zaoram i później zasieję. I po zasianiu miałem odchwaszczać pola. No i jak widzicie, jest jedno zachwaszczenie. 98-71 zachwaszczenie. No. Więc takie pole będę musiał odchwaścić. Jak mówiłem, tu mi łanie pracownik robi. I też skomam 52 tysiące. Miałem chyba 26. I że 6 tysięcy mi zostało tego. Skończył mój pracownik, czy nie? Nie. Za 6 tysięcy sprzedałem zboża swojego, owsa. Więc dzisiaj wam po prostu pokażę, jak kupuję oto tu tą ładną maszynę, która się nazywa ochrona roślin i to jest ta. I ją kupujemy. I po prostu kup. Tak, ok. Aha, to stoi to. Więc to też trzeba kupić w takim razie. To nie, to nie. To nie. A gdzie to jest? A to, że rośnie. Aha, dobra, to kupujemy w takim razie to 2400, całkiem dużo cena, ale kupujemy, tak? Zostaje nam 20 tysięcy prawie. Jak mówiłem, skąd ja mam tyle pieniędzy? Tyle pieniędzy mam tylko przez to, że po prostu wziąłem pożyczkę. Tak, można zawierać pożyczkę w farmingu. Dopiero się dowiedziałem o tym dzisiaj, więc od razu wam pokażę, jak to tu ładnie zrobić. Jak to, taką pożyczkę zabrać, po prostu. Bo myślę, że wam się przyda, jak to zrobić, a mi to wiele nie zajmie. I od razu też odbiorę moją maszynę. Więc za bardzo ciekawy odcinek dzisiaj będzie. Więc zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. Mówiłem wam również, że jest to 13 odcinek, tak mi się wydaje. Bo w ostatnim odcinku dokończaliśmy te rozsyłanie tego wapna po polu. To jest właśnie 13 odcinek, czyli już 13 odcinków, magiczna liczba 13. Więc to powinien być bardzo spoko odcinek. Więc właśnie idziemy po ten mój opryskiwacz. No i pokażę wam też, jak właśnie wziąć taką pożyczkę. Tylko dopiero dowiedziałem się teraz, znaczy przeczytałem, że takiej pożyczce są wysokie odsetki za dzień, więc no więc to nie jest za fajna rzecz. Ale no właśnie, zawsze można wziąć. I wziąłem chyba ją na 20 tysięcy, czyli na całkiem dużą sumę. Więc będę musiał to jak najszybciej spłacić po prostu, żeby to nie było po prostu za duże, bo jak to nie za duże, to trochę słabo będzie. O, zwolni trochę. Dobra. O, i tu mamy. Jedno to jest właśnie ten opryskiwacz mój, ulubiony. A to drugie to jest właśnie ten środek chwaszczobójczy. Oj. Dobra. Q. I po prostu robimy R i nakładamy ten środek. O, trochę go jest. Ale będziemy widzieli, że tu już go mamy, więc po prostu jedziemy. I od razu jedziemy z tym. No ten środek chwaszczobójczy, to ja nie wiem, na ile będzie starczył. Mam nadzieję, że to starczy na dużo, żebym nie musiał jeździć i tego właśnie tylko dokupywać, ale sprawdzę, bo w ogóle. A nie da się jechać ten. Tak, dobra, bo wydawało mi się, że też mógłbym kupić droższy właśnie ten opryskiwacz, bo ten jest trochę mały. I to właśnie mało się mieści to tutaj. Tej środka chwaszczobójcza się mało mieści. Ale dobra. Najwyżej się zobaczy później. Więc zrobimy tak. Tu zobaczymy. Nie, to było na P. Tu.
No, jest różnica duża w tych. Duża różnica jest po prostu. A miałem wam pokazać jeszcze. Dobra, to jak skończę tutaj ten środek chwaszczobójczy, po prostu znowu pojadę tam. No i pojadę wam i znowu sobie napełnię to, bo jestem ciekawy też na ile to starcza. Bo też będę musiał wziąć to, pokazać wam jak się zabiera taką pożyczkę właśnie. Ale dobra. Pierwsze właśnie wypróbujemy ten środek, bo jestem ten opryskier, bo jestem mega ciekawy jak on działa. Więc jedziemy ładnie i zaraz będziemy na naszym tutaj, na naszej farmie przeładnej. Mam nadzieję, że te odsetki w ogóle nie są duże, jak tak myślę sobie o tych pożyczkach. O, nasz pracownik już skończył, to zajdziemy z tej strony, mi się wydaje, że z tej strony będzie lepiej. O, dobra. Tu jest jeden pracownik, a ten tu się robi. Dobra, czyli nie skończył jednak. A ja po prostu zrobię sobie na... To chyba na X trzeba. Dobrze, mi się wydaje, że na X. Tak, bardzo dobrze. Ale co za długie. Ej. Jednak plany się trochę skomplikowały, tak mi się wydaje, bo... Mi się wydaje, że to jest nieopłacalny biznes to tutaj robić. Więc po prostu w takim razie ja sobie to zrobię tak i po prostu poczekamy do momentu, kiedy te pole trochę urośnie, a ja po prostu wam pokażę jak zabrać właśnie te pieniądze z tego banku, bo tego nie przewidziałem akurat takiej tutaj sprawy. Tutaj pracownik nie dokończył niestety. Trochę głupi ten pracownik, ale dobra. Więc tutaj dokończymy i musimy jeszcze całe pole dokończyć, tak w ogóle. Tam się jest trochę wapnia. No, ja mówię, to jest 13 odcinek, czyli już całkiem dużo odcinków jest. Posting bez zakończył pracę, czyli w takim razie, jeśli on zakończył pracę, to oczywiście on może jechać już na następne pole. Tym fajnym tutaj Fiatem. Po prostu już będzie następne robił. Więc dobra. Klikamy H, no i jedzie. O, jest wysiał. No to nalej tak samo. A co powiem, na tamtą stronę, zobacz, bo tam na pewno też coś nie udało się mojemu pracownikowi. I dopiero później wam pokażę, jak to właśnie jest mi z tym bankiem. Jak tą pożyczkę się zabiera. Jeszcze zastanawiałem się nad... Nie takiej pożyczki, żebym na przykład jakiś kupić hodowlę zwierząt albo coś, bo to naprawdę są te zyski też wielkie. A fajnie jakby było. Oj, coś nie daje rady on, ten case. Ale musi dać radę, chłopak. Dawaj, 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 dawaj. Nie przestawaj. Dwa na godzinę, trzy. Ciężko mu jest. Ale tylko tutaj będzie i już lecimy z powrotem. Za chwileczkę. 3, 2 na godzinę, 3, 2. Pensje pracowników. Tych pracowników to chyba za dużo mi się wydaje. Może to jakieś podatki od państwa. Dobra. Więc te pole w takim razie skończyliśmy, więc po prostu możemy sobie jechać, odłożyć tą naszą tutaj... ten nasz kultywator. Po prostu go odłożyć na miejsce. A tam nadal nie rosną. No co jest nie halo, ewidentnie. Które miejsce on tu był? Dobra, my sobie zajedziemy tutaj. Co to jeszcze tak zrobimy ładnie, żeby to się całe... Dobra, tak. Oj, nie, 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 nie. Dobra, skręcaj.
Dobra, i sobie po prostu skręcimy tak. Kiku i dobra, udało się to. Jeszcze się nie zrobiło. No rośnie szybciej. Dobra, to ja wam pokażę, jak z tym bankiem jest. Więc jedziemy. Ładnie jedziemy naszym traktorkiem. O, tu jest te pole. Jedziemy dalej. O, uwaga. Gdzie jest ten? Musimy jechać tak w ogóle do restauracji. Trochę to tutaj potrwa. Tam była fajna właśnie cena za owiec, więc od razu sobie pojechałem tam i właśnie zauważyłem, że tak można zrobić. Mogę w sumie tam tak jechać, ale dobra. I ładnie sobie tu zatrzymujemy na stopie, wysiadamy. I patrzcie, chodziło mi, że w tym miejscu klikamy tutaj R i po prostu mamy środa, nowe maszyny, a tu jest, aha, kupiliśmy nowe maszyny. I też powinno być dzisiaj. Przychody ze zbiorów. No nie ma nigdzie żadnych przychodów, w sensie, że... Aha, dobra, to po prostu patrzcie. Spłać same. I spłaciliśmy teraz tyle. Mamy pożyczki, 500 jeszcze nam zostało do spłacenia. Bo ja właśnie pożyczyłem 25... co ja mówię? 15 tysięcy pożyczyłem. Więc nawet nie najgorzej. Jestem ciekawy, ile daje odsetek, bo teraz mam jeszcze do spłacenia 5000, a w następnym dniu już będę miał, nie wiem ile będzie, może będzie 10 tysięcy, ale wątpię, mi się wydaje, że to będzie odsetki, w sensie, że 100 tych, 100 właśnie zwykłych. A czekajcie, bo jeszcze muszę jedną rzecz zrobić. Mi się wydaje, że to po prostu będzie 100 zwykłych monet, tych euro, bo to są euro w ogóle, tak. Bo sobie jeszcze zrobię zdjęcie do miniaturki przy okazji. Bo podzielę to na dwa odcinki, bo po prostu wydaje mi się, że jeden odcinek z tym istnym byłby za długi. Dziewiątka. Dobra. Tak, dobra. Więc w takim razie wsiadamy do traktorka. I po prostu wam teraz... Zaraz zakończę odcinek, bo w następnym odcinku pokażę wam, jak właśnie się ten, jak się właśnie, no, jak się właśnie ten robi, odchwaszcza moim nowym, tym fajnym, jak to się nazywa, opryskiwaczem, o. W takim razie jedziemy z powrotem, tu, ten traktor się tyle najedzi, teraz już widać, że mało paliwa ma. Ale my i tak musimy jeździć. Zaraz będziemy. Dobra. Dalej. Zaraz w ogóle się noc będzie zaczynała.
Widzicie? Całe tu już pola są ładnie ten. Więc po prostu na samym odcinku wam pokażę, o co chodzi. Tutaj ten nadal, tutaj mój człowieczek robi? Tak, robi. A ja w następnym wam odcinku pokażę. Więc po prostu dzięki za oglądanie. No i do następnego odcinka. Zostawcie suba, lajka i dzwoneczek. Elo.